Lee. Bracia i siostry, gromadzimy się wraz z Maryją, aby w wieczerniku Kościoła Sadomieńskiego uobecnić bezkrwawą ofiarę jej Syna. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czystość serca jest przede wszystkim darem Bogu. Chrystus, dając się człowiekowi sakramenta Kościoła, zamieszkuje w sercu człowieka i rozjaśnia to serce blaskiem prawdy. Tylko ta prawda, którą jest Chrystus, zdolna jest oświecić rozum, oczyścić serce i ukształtować ludzką wolność. Bez zrozumienia i przyjęcia prawdy gaśnie wiara. Człowiek traci widzenie sensu spraw i wydarzeń, a jego serce szuka nasycenia tam, gdzie go znaleźć nie może. Dlatego czystość serca to przede wszystkim czystość wiary. Drodzy bracia i siostry, to orędzie o czystości serc dziś staje się bardzo aktualne, jak zawsze. Mówię te słowa do wszystkich obecnych tutaj, w szczególny sposób do licznie zgromadzonej tu młodzieży.
a więc do żołnierzy służby zasadniczej i do harcerzy. Głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, że bardzo jesteście wrażliwi, naprawdę piękni. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycji. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się uwieść ułudą szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę. Cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia, własnego i cudzego. Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Chrońcie waszą wierność, wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. Zwracam się również do naszych polskich rodzin, do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ty nam nakazał spełniać tę misterię. Kompania, patrz na ramię, pluń! Prezentuj, pluń! Na lewo, patrz! On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.